Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Paradisach. Ponownie rozdawane są bany. Udało mi się zanim wejść, znaczy zacząć nagrywać, zanim ktokolwiek w ogóle jakiegokolwiek bana tutaj rozdał. U przeciwników zbanowany Torvald, co jest w sumie dość logiczne, tak jak powiedziałem. Jeden z mocniejszych i przede wszystkim cięższych tanków do rozwalenia, powiedzmy. Który naprawdę można zrobić sieczkę w szeregach wroga. W sumie na Torvalda wydaje mi się, że najlepszą kontrą jest Rukus, co jest może troszkę dziwne i śmieszne, ale rzeczywiście patrząc na to, że Torvald jest bardziej nastawiony pod krótki dystans, nie mówię tutaj o zwarciu, tylko o rzeczywiście krótkim dystansie, a Rukus jest nastawiony na daleki dystans, to Rukus właśnie może skontrować Torvalda, szczególnie tym, że ma dosyć spory jednak damage, jeżeli się odpowiednio nim rozegra. Patrząc na mój team teraz, mamy już obrażenia i mamy również skrzydłowego. U enemy Kinesa, znowu Kinesa. W poprzednim odcinku również była Kinesa. Udało się, mówi, że tanka potrzebuje. No to Fernando w sumie, tak? No, raczej Fernando. Jeśli mam do wyboru Fernando, a Makoe, to wolę Fernando, tak szczerze. I jestem nim po prostu bardziej ograny, powiedzmy, jako gracz. No i kolejny wziął obrażeń, ja pierdzielę. Zaraz modelu zacznie płakać. Tak się spodziewałem. Ja pierdolę. Przepraszam za słownictwo na początku odcinka już. Ale ja nie wierzę w to. I tak właśnie powinni. I tacy właśnie gracze jak. Jak. Zarówno jak gościu, który tej gra Cassie, który totalnie się nic nie odzywa i totalnie się nie patrzy na team. Jak i również Moteusz, który wybrał Sky, mimo tego, że widział, że kurde, jednak potrzebujemy czegoś innego i powinien się poświęcić. Powinni zostać w ogóle wyjebani na jakieś inne serwery, gdzie tacy gracze sobie po prostu grają, którzy się flamią i nic więcej nie potrafią. Bo to po prostu okropnie psuje community i w ogóle powinni. Jestem ciekaw, czy dałoby radę, żeby w jakiejś grze rzeczywiście coś takiego zrobić, żeby były osobne serwery, jakieś dużo słabsze przede wszystkim, które miałyby. Miałyby zrzeszać takich graczy, powiedzmy, toksycznych, gdzie po prostu za karę wyrzucano. Wiem, że coś tego typu bodajże chyba. W czymże to zostało stworzone, nie pamiętam teraz. Ale w jednej z gier. Przepraszam, jeżeli coś źle powiem. A nie wiem dokładnie w jakiej. Został stworzony osobny serwer dla właśnie osób, które zostały zreportowane i uznane za cheaterów, hakerów, bądź też toksycznych graczy. I tamci gracze od tamtej pory muszą grać. Jest tylko zobaczyć, czy zacznę odbywać, czy przystań, a raczej przystań. Dokładnie. Przystań. Ewidentnie. I tak samo właśnie bym zrobił w każdej innej grze. Ojejku, co się dzieje? Coś bardzo niedobrego się ewidentnie dzieje. To już nie jest naprawdę przychylne. Wow. Zobacz, co się tutaj odwala. Nagram to w ten sam dzień, kiedy nagrywałem poprzednie odcinki i to już się okazuje problematyczne i to dosyć bardzo, bo te FPS-y spadają do nawet 20, mi się wydaje. Czekajcie sekundę. Przepraszam, no, już tak nagle zrzuciłem to wszystko, ale chyba nie, powinno być w porządku. Dobra, może się tylko mapa doładowała, bo pierwszy raz, tak jak powiedziałem, na niektórych mapach gram. Tak więc stąd też może taka, a nie inna zależność. Ja może akurat Fernando jako tankiem nie będzie aż tak źle bez healera. A już wszystko fajnie było, gdyby ten healer był. Cassie teraz koło mnie lata, kurczę. Cassie, nie jesteś healerem. Ale fajnie było, gdyby w każdej grze takiej większej, która już rzeczywiście zyskała rozgłos. Typu właśnie tak jak tutaj. W Paladinsach. Czy też w jakiejś innej grze. Typu LOL, Dota, Smite. Overwatch. Zostało właśnie coś takiego wdrożone, że toksyczni gracze, którzy zostaną zreportowani, bądź którym się udowodni, że trolują,
rzeczywiście będą wyrzucani na takie serwery. I to wiecie, nie że raz oczywiście, bo prawda, powiedzmy, że raz to można nawet wyniknąć z przypadku. A ludzie, którzy stale to robią, to na złość powiedzmy innym. Droxu zaraz będzie mapkę, tak mi się wydaje. Chociaż może nie, patrzę na to, że Grover go tutaj wspomaga. Okej, okay, uda mi się przeżyć, chyba mi się udało. Jeszcze na chwilę. Właśnie to jest problem tego, że nie mamy healera, ja muszę teraz stać i czekać. Będę musiał sobie chyba kupić nawet weterana, jeżeli dalej tak pójdzie. Znaczy nie wiem, zobaczmy jeszcze przede wszystkim, jak długo będę musiał się trzymać tak. Powiedzmy. W takiej formie. Ważne by było, żeby teraz przejść tylko przez to właśnie, przez te przerwy, przez te deski, bo tam jedynie kasy mogła nas naprawdę bardziej, mogła nam bardziej przeszkodzić. Przepraszam, nie kasy, tylko kinesa. Naprawdę zrobienie czegoś takiego to jest coś, czym powinni się zająć ludzie, bo potem taka, potem taka społeczność skończy jak społeczność CS-a, której mało kto przede wszystkim reportuje za nadużywanie czatu tekstowego, nawet nie wiedząc, prawdopodobnie ludzie nawet nie wiedzą, za co się reportuje jako nadużycie czatu tekstowego. A co dopiero jeżeli chodzi o jego co dopiero jeśli chodzi o użycie tego w praktyce. Natomiast przez to właśnie między innymi potem społeczność jest taka, a nie inna, strasznie toksyczna. W LoLu praktycznie to samo, czyli w LoLu już było na przykład lepiej, jak był Trybunał bodajże. Ja już naprawdę dawno w LoLa nie grałem, tak więc wybaczcie, jeżeli o jakichś rzeczach powiem, które są przestarzałe, więc też w ogóle nie powiem, które już weszły. Bo tak jak powiedziałem, jakoś się tym nie interesowałem. Ja chętnie sobie wziął weterana. Bo skoro nie mam healera, no to niestety weteran będzie mi dość potrzebny. Myśleliśmy, jakby ktoś od nas wziął odnowę. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Szczerze nie wiem, jak jest w docie, bo w dotę praktycznie nie grałem. Wybaczcie, zaraz się tak zawiesiłem na chwilę. Zastanawiam się, jak jest w docie, czy może coś kojarzę, ale nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak wygląda sytuacja z toksycznymi graczami. Przecież ludźmi, którzy nie przestrzegają, powiedzmy, zasad. Ale zdecydowanie za mały nacisk się kładzie na to, żeby ludzi toksycznych, ludzi wyzywających, przeklinających, etc., etc., z danej społeczności danej gry jednak troszeczkę odsunąć od powiedzmy grania właśnie z pozostałymi normalnymi powiedzmy graczami. Z nimi moją szarżę anulował, więc szans na przeżycie już nie było. Szkoda. Niestety niewiele jak widać mogę zrobić. Jedyne co robię, to stoję starczą i staram się osłaniać i jak najwięcej zrobić na punkcie. No skoro i tak mam obrażenie, to oni powinni tutaj robić robotę, a nie że jak uczę, że mam stać na punkcie, to jeszcze za nim powinien coś robić, co? Ta Sky w ogóle, czemu ona krąży tutaj w środku punktu? Ona powinna dawno już tam zajmować się bokami. Gdzie bokami, no chociażby tą kinesą, która mi tutaj bije po tarczy dość regularnie. Ej, dupa. Nie jestem w stanie nic zrobić, serio. Ja już nie przez względu na to, że nie mam healera, chociaż pewnie też częściowo. Ale przez to, że ewidentnie jest tutaj brak damage'a u mnie mimo wszystko w drużynie. Dobra, dopalacz morale może dokupię. Cholerka, nie zdążyłem. Dobra, i tak tam ci pchają, więc może przez chwilę moich tam zatrzymałem jakoś. Niewiele tutaj zrobię. Jeden co mogę to stać i mieć nadzieję, że tutaj zaraz moi sojusznicy przyjdą i mi pomogą. Widzicie też. Jeden co mi zostało, to stanie w rogu.
aktualnie. Cholera, wyłączyłem tarczę sobie. Niedobrze. Myślałem, że mi się nie włączyła, ponieważ nie przyniosła mi się kamera za plecy. I byłem tak nieśmiecie przekonany o tym, że po prostu jej nie włączyłem ostatecznie. Może nie poznaję tą grę trochę lepiej. Tak samo jak na przykład to, co mnie dosyć bardzo irytowało, że po spawnie Groverem nawet nie widzimy go jako postaci, w sensie widzimy wszystko jakby z FP. Że jest kamerę FPP, tak? Bo jak się tak to nazywało, mniejsza. Jest ewidentnie wytrzymaczy trochę od Fernando, znaczy wytrzymaczy. Jego damage jest większy niż damage Fernando procentowo, patrząc na ich życia. Oczywiście. Dobra. Zablokowali mi właśnie możliwość ucieczki przed chwilą. Staram się znowu zregenerować. Dobrze, że mam tego weterana. Chociaż on chyba tylko o 4%, nie? Zwiększy, no właśnie. A dodatkowe 4%. 15 seconds remaining. No ale pozostaje to stanie tutaj. Modlenie się o to, żeby jak najszybciej odepchnęli stąd. Ponieważ będzie bardzo niefajnie. Skoro jeden i drugi włączył ulta, to czemu by nie? Teraz ja się pobawię trochę w zabójce. No świetnie, pobawiłem się tego zabójcę przez całe pół sekundy, że padłem. Nie jestem naprawdę w stanie nic tutaj zrobić. O, właśnie, piękny bug z teksturami przy okazji złapany. A z jakiego powodu wszystkie tekstury mi zeszły na jeszcze niższy poziom? Detale cieni, ale detale tekstur są na średnim. Czy to są średnie detale tekstur? Wątpię. Czekajcie, obrócę się? Nie. Mi to nie daje, a może jakbym próbował rzucić na wysokie, się zmienią w końcu. Dobra, teraz się trochę chyba zmieniły względem średnich. A że te średnie wyglądają okropnie czasem. Czy to na pewno były średnie? A, tak, jeżeli wrzucimy detale na wysokie, to one się i tak zmienią na niskie. Zobaczmy, że to jest drobny bug w menu, który się pojawił kilka dni temu. Przynajmniej względem tego, jak to nagrywam. Nie jestem w stanie to sobie niestety nic zrobić, tak więc spokojnie, te detale nie są na niskich, one są aktualnie na wysokich. Po prostu jest napisane, że są na niskich, bo jest taki bug właśnie zrobiony. Gdzieś tam w menu się pojawił. Niestety nie jestem w stanie tego naprawić. No świetnie. Ja sam spadam. Kiedy z jakimś cudem nie trafiła na szczęście. No, niech się zregeneruje. Dobrze, że mnie przyciągnął. Nawet lepiej dla mnie, powiedział. Moje statystyki i tak nie pieszczą oczu za bardzo. Jeśli chodzi o liczbową wartość. Spaliłem go niestety, ale nie miałem też za bardzo wyboru tutaj z tym, co zrobić. Staram się na razie tak odstawić, żeby ich całą trójkę odepchnąć, ale jak widać, samemu nie jestem w stanie. Naprawdę, robię co mogę. Wybaczcie, jeżeli to wygląda jak żałośnie, ale robię naprawdę co mogę. Nawet samemu, może nie do końca samemu, ale przynajmniej przyjąłem te 90% punktu. Stojąc po prostu na nim i broniąc się przed jakimikolwiek przeciwnikami. Znowu właśnie w tym momencie stoję na punkcie, ale wątpię, że tutaj przeżyję, żebym miał szansę na długi żywot tutaj. Niestety strzały przeciwników przechodzą przez tą żółwią skorupę, natomiast moich sojuszników już nie i tak nie miałem tam po prostu szans przeżyć. Przekinać się. A tam widzę, że Zin wszedł, a też wątpię, ale przeżył tam zbyt długo. I cel przyjęty? Czyżby? Nie. O, jeszcze ktoś tam wszedł. Jeszcze ludzie wchodzą, jeszcze się starają, ale już niestety nie było szans na to. Tak jak mówię, wątpię, że mi to wygrali.
tam 400 HP, więc nie jest to zbyt dużo, no i właśnie w ten sposób teraz umieram. Nie. I tak ciągnę to jak najdłużej mogę. Mam nadzieję, że wygląda to jakoś przynajmniej w miarę normalnie. Kauteryzacja może była dobra. Tutaj patrzę na to, że i tak w bardzo dużym stopniu, kiedy nie używam tarczy, to używam tego flamethrowera. Miotacza ognia. Tej broni po prostu Fernando. To niech płonie. Nie mam pojęcia, gdzie jest Kinesa i dlatego się tak obracam trochę jak porąbany, ale wszystko kwestia tego, że nie, tak jak powiedziałem, nie wiem, gdzie ona się znajduje. O, chyba komuś tutaj spieprzyłem ulta. Taka szkoda, że przynajmniej pomogłem go zabić. A i tam do mnie moje statystyki nie cieszą. Weteran, nie ma sensu już. 8% na każdą sekundę. A, to tak to działa, okej, okay, ja myślałem, że 4% dodatkowego do regeneracji już, która aktualnie tam jest. Nie, tak dodatkowo 4% to jest naprawdę spoko. Bardzo pomaga nawet na pierwszym poziomie. Wiem, że tutaj mogłem zmarnować tą tarczę. O, pięknie, udało mi się w końcu kogoś zabić, niesamowite. To jeszcze Wiktora pogonię troszkę moim miotaczem. Dobra. Trzeba teraz wrócić i tego na kole trochę obijać. A już słyszę Kinesę, no właśnie. Już się tutaj na mnie rzuciła. 30 sekund, niestety tylko tyle mamy. Znaczy tylko tyle musimy przetrwać, ale to jest aż czasem. Ludzie trzymają overtime. Jeżeli im się uda do tego momentu dożyć do... Tak, raczej to wygrają. Zaraz będzie koniec, bo patrzę na moje tarcze i już to odczuwam po prostu dość mocno. Okej. Okay. Jeden co nam pozostaje, teraz staje się bronić jakoś. O, udało mi się. Świetnie. Na styk tam Kinesa jest, cholera, z moim HP, ale nie mogę odejść od payloadu, bo oni to zaraz przeniosą. Gdzie przeniosą, no. Wezmą i dokończą jego przenoszenie. W sumie wystarczy teraz zabić tego Grovera. I będzie po wszystkim. Chociaż się uda powiedzieć. Jest, udało się. Uff. Dobra, czyli jednak wybór bicia Grovera nie był taki zły w tym wypadku. Kauteryzacja czy weteran? Kauteryzacja raczej. Już mam wybierać. Raczej i tak bym nie dozbierał. W sensie i tak zostało nam już tylko jedna, dwie rundy max, jeżeli nam się uda. Tak więc dozbierałbym co prawda na przystań, ale wolę kauteryzację, wolę zmniejszyć mu leczenie, jeżeli już o te 60% aż. Więc jest to naprawdę sporo. Aniżeli kupić sobie dodatkowe 7% odporność na obrażenia, skoro i tak mam tarczę, która zbiera większość tego damage. Tak więc te 7% tak naprawdę nie wiem na ile, znaczy dobra, dałoby mi pewnie na jakiś czas, na jakieś 2 sekundy dłużej życia, ale kauteryzacja pozbawia te 2 sekundy albo i na więcej przeciwnika, raczej i przeciwniku, nawet przy growerze, który by leczył ich w tym momencie ultem, to 60% to jest 600 HP na sekundę praktycznie. A cholera. Dobra, skoro odpali ulta, to i ja go odpalę. O, idealnie się tarczy zregenerowała na czas. Świetnie. 130 HP. nie wierzyłem w to, że mi się uda zbyt długo pożyć. Ale przynajmniej tą tarczą się dałem jakoś radę osłonić. Tak po respawnie mam wszystkie umiejętności. Nie licząc oczywiście ulta, który się ładuje w trakcie gry. Więc użycie w tym momencie tarczy i przeżycie tych kilku sekund więcej było całkowicie normalne, wydaje mi się. Tam jest Kinesa, ale niewiele mnie raczej obchodzi to, że ona sobie tutaj jest. Cholera, i tak mi sięgnęła, to niedobrze. Ale w takim razie sobie tutaj postoję, to już mnie nie może trafić, na szczęście. Biją sobie we mnie, wow. Więc to jest takie, wow. Stoję na punkcie, nic więcej. No moi powinni tam robić naprawdę robotę, sorry. Ale to jest taka prawda, że to oni powinni zrobić tutaj damage, ja jestem tylko tankiem. Halo? O, udało się, pięknie. Zamyślałem trochę, udało mi się double kill zrobić, naprawdę? Triple... Nie wierzę w tą grę. Naprawdę mi się udało tripla zrobić tankiem. O, kisnę. Przepraszam, kisnę naprawdę, szczerze. Ale brakuje 13%. Jeżeli się to uda wygrać,
to będę szczerze zaskoczony. Triple kill tankiem, który tylko stał i przez pół godziny praktycznie patrzył się na healera przeciwnika. Ja przepraszam, ale nie było sensu w moim odczuciu zdejmować te tarcze. 8 sekund to jest bardzo długo, jak na stanie na głównym punkcie. Więc... nie uważam tego za zbyt dobre. Właśnie, o! I zobacz, i to jest to. 60%. Nie był w stanie się ochronić przed moimi obrażeniami. I w tym momencie dzięki temu przejmujemy punkt. Ja się osłonię od razu tarczą jeszcze. Ale udało nam się. I my wygraliśmy. Nie wierzę w to. Naprawdę w to nie wierzę. Szczerze uważam, że mógłbym trochę cynicznie tutaj i narcystycznie powiedzieć, że po części była to na pewno moja zasługa i wzięcie tej kauteryzacji tej dużo pomogło. Bo zniesienie leczenia z ulta Grovera o 60% to jest aż o 600 punktów mniej, jak się nie mylę, na sekundę. Chyba, że nie działa to na ulty, ale wątpię. Patrząc na to, co się tam stało, to rzeczywiście te obrażenia w nich zaczęły wchodzić, to nawet całkiem nieźle. Jak widać, trafiłem na piedestał. Również trafił tutaj Modeus, który od początku chciał być pod obrażenia, ostatecznie wybrał skrzydłowego. Tutaj leczenie, no ciężko, żeby tutaj nie trafił ktoś z leczeniem. No i obrażenia to raczej miałem nadzieję, że ktoś ze mnie trafi, no a niestety się nie udało. Dobra, ale udało mi się wygrać, co jest niesamowite, naprawdę, tym tankiem, tym... I wpadło... w sumie ile punktów? Chyba więcej niż ostatnio nawet. Więc powoli do przodu. Jak widać, do platyny mi tak minimalnie troszeczkę tylko brakuje, nie? Tak minimalnie. Cały pasek prawie. Więc tych punktów naprawdę do platyny chyba potrzeba... zakładam, że z kilka tysięcy więcej. Tak, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Że obejrzycie też kolejne odcinki z Paladinsów. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.